Był mroźny zimowy poranek. Ziemia była pokryta grubą warstwą świeżego śniegu. Drzewa i dachy wyglądały pięknie, jak pokryte śnieżno-białą pierzyną. Dojeżdżam do pracy autobusem, co oznaczało, że czeka mnie 15-minutowy spacer leśną ścieżką na przystanek. Mieszkam na wsi. Idąc ścieżką, czułem, jak świeży śnieg przyjemnie chrzęści mi pod stopami, ale w pewnym momencie nadepnąłem na coś miękkiego, wcale nie przypominającego śniegu. Pomyślałem, że to po prostu stare, namokłe liście i poszedłem dalej. Chodziłem tą trasą codziennie, więc często natykałem się na to miejsce. Powodowało we mnie dość nieprzyjemne uczucie. To chrupiąco gąbczaste coś wydawało się dość obrzydliwe, więc starałem się je omijać. Oczywiście czasem przypominałem sobie o tym dopiero już, kiedy poczułem to pod nogami. Kilka tygodni później, kiedy stopniał śnieg, przeczytałem w gazecie artykuł. W lesie, na ścieżce, którą chodziłem, znaleziono zwłoki zamordowanej kobiety. Policja nie mogła jej zidentyfikować, bo ciało było całe zadeptane.